2021 przede wszystkim upłynął pod znakiem 100. rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza, jednak nie można zapomnieć o wielu ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w kulturze. Spójrzmy, jak kulturalnie wyglądał 2021. Na początku 2021 otwarto nową galerię sztuk, do której może przyjść każdy i za darmo obejrzeć dzieła tworzone m.in. przez studentów Politechniki Wrocławskiej. Sztuka na miejscu, gdzie tak naprawdę sztuka ma być na wyciągnięcie ręki, gdzie będzie można przyjść, będzie można sobie usiąść, będzie można kontemplować sztukę. Kontemplować sztukę, czyli to, za czym wrocławianie zatęsknili w czasie lockdownu. Świadczy o tym fakt, że gdy tylko pojawiła się możliwość kupna biletu, na przykład do teatru, znikały one w ekspresowym tempie. Jednym ze spektakli cieszących się ogromnym zainteresowaniem, a także docenionym przez krytyków, była sztuka O jeja albo o dziewczynce, która nie znała własnego imienia, przygotowana przez Wrocławski Teatr Lalek. Ten spektakl będzie świetnie się sprawdzał dla dużo młodszej widowni, także zapraszamy wszystkich widzów tam, myślę, od 6 lat wyżej. I oczywiście ich rodziców, bo tak jak jest zwyczajem we Wrocławskim Teatrze Lalek, staramy się te spektakle robić tak, że ani dorosły widz by się nie nudził po prostu. Zdecydowanie nikt się nie nudził, a widzowie chętnie wracają na spektakl do teraz. Teatr to nie tylko rozrywka, ale także pokazywanie tego, co w życiu ważne. Dlatego kilka wrocławskich teatrów wraz ze studentami Akademii Teatralnej stworzyło spektakl Kobieta i życie, które nie zapomina o celu, w jakim tysiące osób wychodziły na ulicę, aby protestować. Sztuka potrzebuje rzeczy aktualnych, silnych i jednocześnie to też może być bardzo trafna metafora nie tylko prawa do aborcji, ale też przede wszystkim prawa do wyboru, a tym samym jest to dla mnie metafora, ten spektakl, ten tekst, metafora walki o wolność. Temat dotyczy nas wszystkich, a w kupie siła, więc myślę, że to jest nawet dobrze, że wymieniamy swoje doświadczenia, swoje energie. W 2021 Opera Wrocławska dbała o dobre samopoczucie wrocławian i dawała oddech, czyli pokazywała, jak i co można osiągnąć dzięki prawidłowemu oddechowi. Pomysł na rozpoczęcie projektu Opera daje oddech powstał w lutym, kiedy coraz więcej osób zmagało się z dolegliwościami po COVID-zie. Zaczęliśmy się zastanawiać, co artyści Opery Wrocławskiej mogliby zrobić, żeby jakoś tę sytuację tutaj poprawić, i wpadliśmy na pomysł, że skoro nasi artyści na co dzień pracują z oddechem, na co dzień pracują z dykcją, na co dzień pracują z kondycją, to wpadliśmy na taki pomysł, żeby uruchomić warsztaty, gdzie będziemy wykorzystywać te kompetencje naszych artystów. W tym roku opera hucznie obchodziła także swoje 180-lecie, wystawiając na scenie Wolnego Strzelca. Rok 2021 obfitował także w tajemnice, których rąbka uchylało nam Osolineum. W 1562 roku w Krakowie w drukarni Macieja Wierzbięty wyszedł Zwierzyniec Mikołaja Reja. Zwierzyniec Mikołaja Reja jest dziełem, w którym po raz pierwszy ukazał się jeden z najsłynniejszych cytatów w literaturze polskiej, który możemy zobaczyć w posłowiu. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Pierwodruki, czyli pierwsze wydania dzieł danego autora, są postrzegane na prawach rękopisu, zwłaszcza jeżeli są unikatami. I taki unikat mamy tutaj przed sobą. Jest to Zuzanna Jana Kochanowskiego, najstarszy wydrukowany, czy też zachowany w ogóle, samoistny utwór Kochanowskiego. Tak wyglądał kulturalny rok 2021. Echo 24, Agata Sibilak.